Dobra. Pewnego razu zeszedłem sobie na pocztę przy ulicy Pieniężnego i zobaczyłem coś takiego. Widokówki, właściwie nie są to widokówki, tylko reprodukcje dawnych olsztyńskich widokówek w formie takich ładnych rameczek. Rzuciło mi się od razu, jak historykowi, na oczy to, że niestety w części one kłamią. Tutaj dwie widokówki, 1916 rok, a na pierwszy rzut oka widać, że różnią się zarówno wielkością, jak i przede wszystkim tym, co widać na tych widokówkach, czyli na widokówce większej mamy dach zamkowy w formie stożka, który został dobudowany dopiero w roku 1926, więc ta pocztówka nie mówi prawdy. Ta dolna jest prawidłowa. 1916 rzeczywiście tak miasto wyglądało. Na tej drugiej widokówce mamy ratusz i lata 1909. Piękna sprawa, ładna pocztówka, tylko że niestety nieprawdziwa. Kamień węgielny pod ratusz położono dopiero 31 października 1912 roku. Więc gdybyśmy oglądali te miejsca rzeczywiście w roku 1909, zobaczylibyśmy jedynie cmentarz i płot cmentarny, drzewa i nagrobki. Niestety te pocztówki, te widokówki przekłamują historię o Olsztynie.